czwartek 15 grudnia do powiatowego magazynu mieszczącego się w Cieszynie przy ulicy Granicznej, w którym zbierane są dary dla Ukrainy i uchodźców, przyjechały dwie duże ciężarówki. To punkt przeładunkowy, dary pojadą dalej. Akcja jest możliwa dzięki współpracy angielsko-polsko-ukraińskiej. Z wojną starostwo powiatowe w Cieszynie, Polski Czerwony Krzyż, wolontariusze z Wielkiej Brytanii i jeden pojazd z Ukrainy. Przeładowujemy towar, który trafi bezpośrednio dla osób potrzebujących w Ukrainie, bo uważamy, że taka pomoc jest najlepsza, która trafi bezpośrednio tam. Są to też sprzęty, które trafią do zbombardowanego szpitala, który jest w jakimś tam stopniu odbudowywany, dlatego nasza akcja dzisiejsza. To jest taka współpraca angielsko-polsko-ukraińska i już jest drugi samochód, który te rzeczy bezpośrednio powiezie na Ukrainę. Dla dzieci ukraińskich mamy gdzieś 120 paczek, to będzie popakowane w pudełkach po butach. Jest to podzielone na kategorie wiekowe, na płeć, także wszystko jest bardzo dobrze profesjonalnie przygotowane przez grupę wolontariuszy w Anglii. My to będziemy rozdawać tym osobom, które nasz punkt w Cieszynie odwiedzają. Wiele tych rzeczy jest też wysyłanych na Ukrainę w postaci paczek, które oni sami robią. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.